Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Recepty na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Michał Jeliński, mistrz olimpijski, czterokrotny mistrz świata, czyli po kolei było od 2005 roku się zaczęły sypać złota. 2005 złoto mistrzostwa świata, 2006 mistrzostwa świata, 7 mistrzostwa świata, 8 ten najlepszy medal złoty olimpijski i 2009 mistrzostwa świata. Michał Jeliński. Cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, jak to w ogóle się zaczęło? Skąd akurat, no bo nie powiedziałem jeszcze dyscypliny, wioślarstwo, czwórka podwójna. Nigdy nie wiedziałem, dlaczego to się nazywa czwórka podwójna. Tak, no jest to bardzo proste. Dlaczego podwójna? Bo każdy ma dwa wiosła i tylko wiosłuje podwójnie. My się śmiejemy, że podwójnie musi wiosłować dokładnie i nie tyle podwójnie mocno, ale właśnie podwójnie dokładnie w porównaniu do tych, że tak powiem, klasycznych wioślarzy na jednym wiośle. Skąd wioślarstwo? No, my akurat reprezentujemy dyscyplinę, którą można z powodzeniem zacząć wiosłować i z sukcesami dość późno, nawet można powiedzieć na studiach, stąd też określenie tego sportu akademickiego, no ale jest jeden warunek. Trzeba do tej dwudziestki, czy do tej dziewiętnastki dużo jakby poświęcić czasu na sport, na inne dyscypliny sportu, które nas gdzieś tam szeroko rozwiną. Mhm. I to wioślarstwo wtedy no, można skutecznie wiosłować pod warunkiem, że ma się też tą zdolność do nabywania nawyków ruchowych. No, daleko nie szukając, obecny mistrz świata Niemiec w kategorii jedynki, no, czyli można powiedzieć, że największe tutaj indywidualności. Wiosłuje dopiero 3 lata, wcześniej był mistrzem Niemiec w pływaniu 100 metrów dowolnym. No, a w tej chwili jest najlepszym wioślarzem. No, ostatnio to mu się noga dosłownie 2 tygodnie temu powinęła, bo było mistrzostwo Europy w Poznaniu. Nawet nasz tutaj nasz zawodnik Natan Szymczyk-Węgrzycki zdobył wicemistrzostwo Europy, co myślę, że doskonale wróży na za rok na Igrzyska Olimpijskie. No, ale tak to właśnie wygląda. No, jesteśmy też sportem późnego wyboru. Ja zacząłem wiosłować w wieku lat 15, jak to w większości karier bywało kiedyś. Teraz pewnie też, bo to zupełny przypadek. Akurat mój pierwszy trener i w sumie jedyny trener klubowy był też moim pierwszym nauczycielem WF-u. On taką klasę sportową stworzył, pan Marek Kowalski. To już było ponad 30, no nie 30, ale prawie 30 lat temu. Ja do tej klasy trafiłem, no, też kilka lat, można powiedzieć, próbowaliśmy wielu innych dyscyplin, gdzieś jakby potroszył się właśnie rozwijając też tak ogólnosportowo i dopiero przyszedł czas na wiosłowanie w wieku lat 14-15. Tak, myślę, że to jest taki standard w naszych polskich warunkach. Czyli tak, wczesna specjalizacja tutaj nie jest wymagana, żeby osiągnąć sukcesy, tylko raczej taki rozwój. Nawet jest przeszkodą. Myślę, że jest wiele dyscyplin właśnie podobnych, które gryzy z połowy, które też wymagają właśnie takiego bardzo szerokiego podejścia i takiego rozwinięcia zawodnika no, w sposób bardzo, bardzo kompleksowy. Nie? Także myślę, że tutaj na pewno nie jest to pływanie, nie jest to tenis, ale no, my na pewno musimy tą ogromną robotę wykonać i przed jeszcze karierą wioślarską oficjalną, a już trenując wiosła, no to już wiadomo, że to są już wieloletnie przygotowania. Czyli wcześniej z jakimi dyscyplinami? No to była właśnie ta klasa sportowa, to było coś, co kiedyś się nazywało sportem podwórkowym. Czyli mówiąc krótko, wychodziło się ze szkoły o 12-13, a wracało się do domu 16-17, bo po drodze było tam boisko i plecak gdzieś tam sobie czekał z boku. No myślę, że taka najpowszechniejsza forma, myślę, że w tamtych czasach, w latach 90. sportu takiego podwórkowego, no nawet nie szkolnego, jeszcze jakieś były tam UKS-y po drodze. Przepraszam, SKS-y, które gdzieś tam teraz wróciły po iluś tam latach w podobnej formie, ale tak naprawdę żadnego innego sportu w taki sposób zawodniczy nie miałem okazji trenować. Bez trenerów, tylko tak, z kolegami, dokładnie, zabawa, dokładnie. Gry różnego rodzaju. Teraz trochę nam się czasy zmieniły niestety pod tym względem, bo lekcje często trwają dłużej i dzieci mają
szeroki wybór, czym się zająć, tak? Czy rzeczywiście pójść z kolegami gdzieś tam na podwórko, czy jakieś organizowane różnego rodzaju zajęcia sportowe, czy siąść do komputera i tam zająć się e-sportem. Także tutaj trochę te czasy się pod tym względem zmieniły. Powiedz, Michał, proszę, co twoim zdaniem sprawiło, że doszedłeś na sam szczyt? No na pewno to było bardzo, bardzo wiele czynników. Ja myślę, że głównie to, że sport zawsze był, można powiedzieć, taką moją, główną tą właśnie ideą fix, czyli nie potrafiłem jakby w inny sposób spędzać wolnego czasu właśnie jak sportowo. To były jeszcze czasy, kiedy wiadomo, sport w telewizji też był. Były dwa kanały w telewizji, sport był, można powiedzieć, też rzadko, a już Igrzyska Olimpijskie to było takie prawdziwe święto, czy tam Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i właściwie każdą wolną chwilę, czy to podwórko, czy gdzieś jakiś wolny czas, wakacje wypełniał mi sport. No i to, że trafiłem do Wioseł, to był przypadek, no ale myślę, że też miałem dużo szczęścia, trafiłem na dobrych trenerów, na odpowiednich ludzi, którzy odpowiednio mną pokierowali. Myślę, że też kilku trenerów, z którymi miałem już do czynienia dosyć szybko w kadrze narodowej, w tych najmłodszych kategoriach wiekowych, też gdzieś tam widzieli we mnie jakiś potencjał i pomimo jakichś tam słabszych wyników, no jakby nigdy nie byłem najlepszy w tych młodszych kategoriach. Gdzieś tam zawsze dawano mi szansę i myślę, że też przez to się uczyłem. Szedłem do góry. No w momencie, kiedy się znalazłem w Poznaniu, już na studiach, bo równo 21 lat temu, jakby już wiedziałem, że tutaj no należy na pewno poświęcić tak naprawdę wszystko, czyli całą uwagę, cały czas wolny i tutaj też życie studenckie na pewno gdzieś tam troszeczkę ucierpiało, ale to jest oczywiste, że musiałem wtedy się oddać całkowicie tutaj karierze sportowej, no ale jestem oczywiście dumny, że udało mi się te dwie rzeczy pogodzić, jak studia, wykształcenie i karierę zawodniczą. No i tak też się stało. To nawet był taki symboliczny, że w momencie, kiedy zdobyłem kwalifikację olimpijską na już takich ostatnich regatach, wtedy jeszcze dwójka podwójna, rok 2004, dwa miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi i dokładnie 8 dni później, czy 9 dni później obroniłem pracę magisterską, czyli można powiedzieć, że tutaj jakby zakończyłem ten etap edukacji i mogłem się całkowicie poświęcić karierze sportowej. No i tak to się ułożyło, że już po roku czasu, kiedy znalazłem się dokonałem takiego skoku gdzieś tam jakościowego, kolejnego, znalazłem się w osadzie, która no w pierwszym roku naszego pływania została, tak wspomniałeś na początku, przedstawiając moje osiągnięcia, ta osada już była najlepsza na świecie i tak to trwało przez kolejne 6 sezonów. Także i pewnie szczęście i gdzieś tam otaczałem się chyba odpowiednimi ludźmi, trenerami, zawodnikami. No aż wiadomo, że szczęściu trzeba pomóc, no to też na pewno tej pracy musiałem wykonać bardzo, bardzo dużo. No mi się wydaje, że przede wszystkim w jakimś momencie w to uwierzyłem, że to jest możliwe i jest to do zrobienia i to był chyba też ten klucz do jeden z tych kluczy do sukcesu. Czyli tak, jedna rzecz, warunki. No, trzeba mieć warunki, to, że od początku gdzieś też ten sport był w twoim życiu, później spotkać odpowiednie osoby i to wszystko składa się na całość i sukces. Myślę, że też nie zacząłem, tak jak rozmawialiśmy o tych sportach późnego wyboru, nie zacząłem jakby zbyt szybko, nie? Czyli byłem takim zawsze gdzieś tam rozwijającym się, perspektywicznym zawodnikiem i myślę, że to też w jakiś sposób powodowało, że mi się cały czas chciało, że chciałem więcej i gdzieś tam i goniłem tą krajową czołówkę i no, w momencie sam się tą czołówką gdzieś tam stałem, także to też jest, myślę, dosyć ważne. No, czasami jest tak, że jak wcześniej zaczniemy pewną specjalizację, to wiadomo, sport wymaga dużych obciążeń, to może się na siebie nakładać i czasami przeszkodzić w takiej rozwoju kariery. A tutaj ten taki ogólny rozwój najpierw, a później dopiero specjalizacja, to też, tak jak powiedziałeś, mogło pomóc. Mhm.
Teraz zadam Ci pytanie, które pewnie już Ci się bardzo znudziło, które słyszysz od 12 lat. Się domyślam. Słyszysz od 12 lat, a nawet więcej, tak? Bo te pierwsze Mistrzostwa Świata, 2005 rok. Ja byłem na EIOF-ie, to jest coś odpowiadające Igrzyskom Olimpijskim, podobnie wygląda, tylko że to jest młodzieżowa impreza, ale też są zawody, są ceremonie medalowe, wioska olimpijska, pewien podobny klimat. No na pewno się to nie da przełożyć na ten najwyższy poziom, ale wiem, jakie tam są emocje, zarówno podczas zawodów, jak podczas tych ceremonii medalowych. Ale ciekawy jestem, jak to jest właśnie na takich, no już na najwyższym poziomie. Jakie to są emocje, jak no tego się pewnie nie zapomina. Jak to jest brać w tym udział i zdobyć ten najlepszy medal? No tak, no może nie codziennie, ale co jakiś czas, też przy okazji takich wywiadów, rozmów też sobie o tym przypominam, jak to wyglądało. No to najkrócej to oczywiście da radę skomentować się stwierdzeniem, że właśnie po to się trenuje, czy jest jakby cała ta taka ta wisienka na torcie. Nie da się tego gdzieś tam opisać słowami. W momencie, kiedy no przekraczaliśmy linię mety, to oczywiście z niedowierzaniem liczyliśmy naszych rywali, którzy byli za nami, bo żeby jakby być pewnym, że to faktycznie nie jest sen, że tutaj nic się nie pomyliło, że jesteśmy najlepsi. I takie uczucie, że to już przyszło, że tak szybko, z takim wręcz niedowierzaniem, że człowiek trenował tyle wiele, wiele lat i ta chwila jakby nadeszła. No, byliśmy tutaj, przypomnę, trzykrotnymi mistrzami świata z rzędu i my tak naprawdę nie mieliśmy prawa tam wypaść źle i to, co nas jakby podwójnie na pewno musiało z jednej strony mobilizować, ale też gdzieś tam obciążać, no to jakby ta świadomość, że nawet drugie miejsce to będziemy mieli do siebie może nie w momencie przekroczenia linii mety, ale za krótką chwilę będziemy mieli do siebie nawzajem pretensje i będziemy szukali winnego, co nie zagrało. No także na pewno nikomu nie życzę takiej presji, która gdzieś to w tej naszej osadzie była. Oczywiście my o tym nie rozmawialiśmy, bo to jakby nie trzeba o tym mówić, ale to wiadomo, każdy się czuje, każdy to czuje i no to jest rzecz jakby oczywista, nie? No, od trzykrotnych mistrzów świata z rzędu wymaga się takich rzeczy, nawet jak się o tym nie pisze, no to jakby w domyśle wiadomo, że my tam jechaliśmy po to, żeby co najmniej zdobyć medal, a no tutaj większość, że tak powiem, sygnałów wskazywało, że to my powinniśmy wygrać, ale jak wiadomo, sport nie jest od odcinania kuponów, a wręcz przeciwnie. No i myślę, że ten stres, który nam towarzyszył przez te ostatnie tygodnie, miesiące, był chyba takim najtrudniejszym wyzwaniem. Jeszcze a propos wyzwań, no to miałeś jeszcze dodatkowe wyzwanie, bo w trakcie tej już rozpoczętej pewnie kariery sportowej w pewnym momencie zdiagnozowano u ciebie cukrzycę. I to jeszcze pewnie dołożyło dodatkowych, bo samo przygotowywanie się do różnych imprez sportowych to jest pewien rygor, pewne obowiązki, których trzeba się trzymać, a tutaj jeszcze dodatkowo ten obowiązek związany z pilnowaniem się jeszcze bardziej. No to jest jakby temat rzeka, którego na pewno nie da się to w kilku słowach wyczerpać, ale z pewnością myślę, że no ktoś, kto troszeczkę ma pojęcia albo sam jest pacjentem chorującym na cukrzycę, albo ma kogoś w rodzinie, no to jakby zdaje sobie sprawę, że jest to ogromna ilość no jakby czasu, które musimy gdzieś tam poświęcić, to całe, można powiedzieć, zabezpieczenie siebie pod względem wiadomo i sprzętu, ale też przede wszystkim chodzi o ten czynnik bezpieczeństwa, no bo jakby w sporcie wyczynowym wiadomo, że musimy jakby, mówiąc krótko, wycisnąć z siebie tą ostatnią kroplę potu, a czasami krwi. No i tutaj nie ma miejsca na jakieś takie słabości związane z tym, że oj, bo tutaj troszeczkę mi słabiej poszło, bo miałem zły cukier, bo miałem za nisko, bo miałem za wysoko. No to trzeba było odłożyć na bok i no jakby dość szybko doszedłem do wniosku, no może nie szybko, ale przekonałem się na tym boleśnie, że jakby no nie można się skupiać do niestety tylko i wyłącznie na poziomie cukru, bo jakbym traktował to, te wszystkie zalecenia, które można wyczytać w podręcznikach, no to tak naprawdę nie powinienem wychodzić z domu, nie? No bo
No bo wiadomo, że tych cienników, które wpływają na poziom cukru jest mnóstwo. No a niektóre treningi, no umówmy się, powodują, że ten organizm jest gdzieś tam poddany ciężkiej próbie. I te wahania takiej glikemii pojedynczej gdzieś tam na pewno są możliwe, aczkolwiek to zawsze podkreślam, że sport jako aktywność fizyczną polecam każdemu, no bo wręcz polecam, zalecam nawet powinno być, czy powinni to specjaliści przepisywać na receptę w odpowiednich dawkach, dokładnie. Także to jest idealnie się wpisujemy w temat naszego programu. Natomiast sport wyczynowy niesie za sobą na pewno wiele wyrzeczeń, ale no myślę, że sportem zawodowym nie zajmuje się ktoś, kto nie lubi się zmęczyć tak naprawdę do upadku. I ważąc te wszystkie plusy i minusy, no to wydaje mi się, że tutaj te ponad 99% to są korzyści, które płyną ze sportu, nawet wyczynowego. A jakiś tam 1%, no to są wiadomo jakieś tam niedogodności, ale z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że no w przypadku cukrzycy no nie można zrobić swojemu zdrowiu gorszej krzywdy, gdybyśmy chcieli, jak powiem, ze sportu się całkowicie gdzieś tam wyłączyć. Nie? Także na pewno to było wyzwanie, na pewno w tym 2003 roku, bo w tym roku minęło mi 17 lat już mojej kariery, nawet się tak trochę śmieję, że za rok będzie miała moja cukrzyca 18 lat i może jak się usamodzielni, to sobie pójdzie, ale zobaczymy, jak to będzie za rok wyglądało. I to było ogromne wyzwanie, bo no jakby od razu, no już miałem 23 lata, także z jednej strony wyjaśniła mi ta diagnoza, dlaczego na przykład moje tam wyniki były troszeczkę słabsze, dlaczego nie mogę przytyć, dlaczego jakby nigdy nie jestem tak jakby nie rozwijam siły w taki prosty sposób, jak robią to moi koledzy, którzy spędzają równie dużo czasu na treningach albo nawet mniej. Także to mi trochę rzeczy wyjaśniło, ale z drugiej strony no ta diagnoza była też odpowiedzią, co mogę, jaka jest prosta recepta i co mogę poprawić, nie? Czyli więc krótko zacząć przyjmować insulinę. Tak, tutaj pewnie będą nas słuchały, oglądały osoby, które są zdrowe, mają cukrzycę, są gdzieś świeżo zdiagnozowani, którzy już ileś tam lat z tą cukrzycą funkcjonują. Pamiętasz może okoliczności, jak to się stało? Jak doszło do tego, że została taka diagnoza postawiona? Coś się wydarzyło? Jakieś objawy miałeś niepokojące? No, czy teraz już wiem, jakie były objawy, ale no, wcześniej nie miałem o tym zielonego pojęcia, że te objawy mogą wskazywać właśnie na cukrzycę. Czyli mówiąc krótko, było to chudnięcie, pomimo na przykład jakichś tam intensywnych, nie za intensywnych, ale intensywnych treningów, czy nawet treningu siłowego, takie częste właśnie dopijanie, częste oddawanie moczu, okresy takiej właśnie dziwnej senności, szczególnie po jedzeniu. No jestem pewien, że na pewno przez to, że dużo trenowałem, gdzieś ta diagnoza była umiejętnie po prostu zamaskowana, czyli krótko ta diagnoza pojawiła się później. No ale też jakby dzięki badaniom takim, którym tutaj każdy sportowiec w kategoriach już nawet młodzieżowych czy juniorskich cyklicznie jest podlega tym badaniom, no to podczas tych badań po prostu wyszło, że tu jakby nie wszystko jest okej. No i tak długo kontrolowano mnie czy badano, aż w końcu no jakby nie było innej rady, trafiłem do diabetologa i tam ta diagnoza już właściwie no dla lekarza była oczywista, no dla mnie tak jakby nie do końca. Tutaj czyli badania profilaktyczne, może powiedzieć. Jasne, wcześniej podejście było takie różne, tak jak słuchałem różnych osób do cukrzycy. Jak to po postawieniu tej diagnozy? No pewnie też trafiłeś na odpowiednich lekarzy, miałeś też opiekę taką, które ci powiedzieli, że no jest, ale robisz to, co robisz dalej, tak? To, co robisz najlepiej i to ci nie przeszkodzi w dalszym rozwoju, czy może było to inaczej, czy nie do końca by tak było? Na szczęście przede wszystkim to był XXI wiek, czyli świadomość, myślę, że specjalistów i
i w ogóle jakby wiedza medyczna już była na tym poziomie, która mówiła, że no sport jest, już mówiliśmy o tym, już się mówiło o tym, że sport jest jakby elementem terapii niezbędnym. Tak, ale to sport na takim najwyższym nie, poziomie. Nie, no właśnie nie. Właśnie o to chodziło, że bardziej się mówiło, że sport w wydaniu takim amatorskim, a właśnie ten zawodowy jest, czy tam wyczynowy, jest, można powiedzieć, wręcz no, jakimś tam utrudnieniem co najmniej. No, ja daleko tu jakby nie szukając, najsłynniejszy wioślarz w historii, sportowiec milenium, nie piłkarz, nie krykiecista Wielkiej Brytanii, Steven Redgrave, który zdobył 5 złotych medali olimpijskich z rzędu na kolejnych 5 igrzyskach, no ten swój ostatni tytuł razem z kolegami z czwórki zdobył. Kiedyś chorował na cukrzycę, czyli no, dla mnie to też postać, wiadomo, dla każdego młodego zawodnika ikona, a w związku z tym, że pacjent, no to dla mnie jakby podwójnie. Przez to, że byłem zawodnikiem pełnoletnim, to jakby oficjalnie nikt mi nie mógł oczywiście kariery zabronić, no ale wiadomo, że to wszystko musiał zweryfikować wynik na zawodach, czyli no jakby kolejny taki element gdzieś tam sprawdzenia siebie i tej odpowiedzialności, tej chyba podołania tej presji, żeby jakby z drugiej strony też nie dać się zwariować, bo gdybym tylko i wyłącznie myślał o poziomie cukru, no to by tego czasu na trening już nie było, nie? Także tak to wygląda, ale na pewno też trzeba oddać, że ta technologia, która się zmienia, która się oczywiście w każdej dziedzinie życia idzie do przodu, no to w medycynie, w sprzęcie medycznym, nawet w szybko działających insulinach, no to jest te 17 lat, no to jest epoka, nie? To co było wtedy, co było teraz, no mam super pompę insulinową, która potrafi no, zatrzymać podaż insuliny, kiedy jest za niski poziom cukru, no czekamy na pompę, która już będzie wręcz mogła sama podawać tą insulinę. Pomiar cukru, no mogę tu się pochwalić, 125, czyli nie jest najgorzej. To są już możliwości, których 17 lat temu nie miałem. Ja też przypomnę, zawsze podkreślam, że, może nie podkreślam, ale no tak na marginesie, ja o tym dobrze pamiętam, że Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, złoty medal zdobyłem jeszcze kując się wielokrotnie penem, czyli to było tych 6 zastrzyków i też się dało to zrobić, nie? Teraz no, wiem, że... Częste pomiary. Tak, częste pomiary, ale to wszystko w sposób manualny, nie? Także teraz to wygląda troszeczkę inaczej, no ale by każdego dnia się przekonuje, że no, nawet przy idealnej technologii, idealnym sprzęcie, szybko działających insulinach, jeżeli tej aktywności nie ma, to ten organizm działa zupełnie inaczej, no niestety gorzej. I dla cukrzyka niestety praca siedząca, tak jak teraz siedzimy, rozmawiamy, no jest to przekleństwo, jest to chyba najgorszy możliwy tryb życia i myślę, że każdy się, młody człowiek, czy z cukrzycą, czy starszy pacjent przekonuje, że jednak kiedy tego ruchu jest mało albo za mało, no to ma niestety negatywny wpływ na te właśnie wyniki, na właśnie wyniki glikemii. Wspomniałeś, że tam podczas zawodów, na początku to było kucie się, sprawdzanie cukru, podawanie insuliny i długo trwało właśnie taki sposób postępowania do momentu, kiedy od kiedy masz już pompę? Znaczy, no, temat jest to jakby bardzo indywidualny, bo to jest związane przede wszystkim jakby z decyzją samego pacjenta, czy oczywiście zespołu tutaj terapeutycznego. Ja miałem też tą ogromną tutaj szczęście, że jednocześnie mieszkając w Poznaniu trafiłem właśnie na pierwszy pobyt w szpitalu, na taką pierwszą edukację tutaj do kliniki diabetologii w Poznaniu przy ulicy Raszej. Przy okazji pozdrawiam panią profesor Zazulińską, która też jakby opiekuje się moimi wynikami na co dzień. Także no, można powiedzieć, że światowy klasy ośrodek, który jakby od początku tą aktywność fizyczną właśnie traktuje na równi z innymi elementami terapii i o tym się nie zapomina. Także jest to bardzo ważne, żeby mówić właśnie o takich rzeczach od samego początku, czyli pacjenta uświadomić, że ten ruch, ta aktywność jest elementem i równie ważnym jak te pozostałe rzeczy, jak pomiary i przyjmowanie insuliny. Także jesteśmy, myślę, że tutaj pacjenci z Poznania na pewno są bardzo, bardzo dobrze zaopiekowani. A trochę odbiegam od tematu, bo... Nie, no dobrze, no chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda w praktyce, jak
uprawianie sportu, no tutaj większość osób uprawia jednak sport rekreacyjny. Poziom zawodowy to już zupełnie inna bajka. Obciążenia są dużo większe, treningi dużo częściej, dużo jest tych treningów, bo z takich rekomendacji, jak sprawdziłem, to aktywność dla osób, które mają zdiagnozowaną cukrzycę, zalecana jest nawet codziennie, minimum te 3 razy w tygodniu. I żeby przypadkiem nie było tam 2 dni bez tej aktywności fizycznej, czyli zalecana jest przez światowe towarzystwa, które zajmują się zdrowiem, różnego rodzaju organizacje, do tego jeszcze trening siłowy, ale też nie jakiś obciążający, to jest na takim poziomie, można powiedzieć, dla każdego. A dla osób, które są w sport zawodowy zaangażowane, no to tam jest zupełnie co innego. Tych treningów jest po pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w tygodniu. I jak sobie z tym radzić wtedy? No, nie ma wyjścia. No, pytanie, odpowiedź jest taka, że tych treningów musi być tyle, żeby ten efekt sportowy był, ten wynik sportowy był właśnie na tej najważniejszej imprezie, co naszej osadzie się wielokrotnie udawało. No, przede wszystkim trzeba jakby nie traktować siebie jako chorego, bo to jest bardzo, bardzo złe metoda i ślepa uliczka. Myślę, że tutaj nawet gdziekolwiek byłem na różnych forach, kongresach, głównie za granicą, byłem uczulany na takie pojęcie, że nie mówimy o sobie jako chorzy na cukrzycę, tylko osoby żyjące z cukrzycą, bo ze zdiagnozowaną cukrzycą, jeżeli ja miałbym na przykład gdzieś tam opowiadać i żalić się, że jestem chory, że choruję, nie, no to nie wyglądasz, mówiąc nie jako, wyglądasz. Jako mistrz olimpijski, no trochę jestem w tym niewiarygodny, także coś w tym jest. I tak jak tutaj mówisz o zaleceniach co do ruchu, podobnie można tutaj mówić jednym i w drugim zdaniu na temat zaletnic do żywienia. No, dieta osoby z cukrzycą, żyjącej z cukrzycą, powinna wyglądać naprawdę tak, jak powinna wyglądać dieta każdego zdrowego człowieka, który chce być zdrowy. Czyli no, jakby nie ma zdrowego człowieka, nie będzie zdrowego człowieka, który w skali życia unika aktywności, jakby no, odżywia się źle, jakby prowadzi się źle i tak dalej. To są takie zalecenia bardzo, bardzo, bardzo praktyczne, ale no myślę, że tutaj ta właśnie cukrzyca jest taką idealnym przykładem takiej przypadłości, która nie blokuje nas, a wręcz gdzieś tam można powiedzieć, że mobilizuje do takiego myślenia o sobie w kategoriach, że muszę być aktywny, muszę o siebie dbać i tak naprawdę no jakby no nie szukam wymówek od aktywności. Nie? Zgodzę się, od razu podkreślam, że nie chodzi o sport wyczynowy, bo to trzeba naprawdę kochać i trzeba to lubić, ale w takim właśnie wydaniu rekreacyjnym, turystycznym, ale z założenia, że to jest codzienne, a nie weekendowe, a że inaczej, no właśnie, codzienne, a nie w jakiś sposób okazjonalny. Okej, okay. Zalecamy wszystkim, tak, recepta na ruch, zalecamy aktywność każdemu. Twoja kariera jako zawodowego sportowca kiedy się skończyła? Jakby podjąłem decyzję już odpowiednio, może trochę wcześniej, ale no wiadomo, że do Igrzysk Olimpijskich w Londynie skupiliśmy się wszyscy oczywiście na starcie, ale było jasne, że to osada już zakończy swoją historię piękną, bo też długą i sukcesami, ale że to będą nasze ostatnie regaty. Ja podjąłem decyzję po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, że nie będę, że trochę się wycofam z tego życia kadrowego, bo miałem, mówiąc krótko, dość już tego spędzania gdzieś tam bardziej życia na walizkach, na wyjazdach niż w domu. I podjąłem taką decyzję, że będę próbował trenować w domu, będę chciał być cały czas dalej w tej formie i gdzieś tam może spróbować ewentualnie powalczyć jeszcze o kolejne może igrzyska, o jakieś kolejne imprezy typu Mistrzostwa Świata, no ale już jakby chyba doszło do mnie, że to już nie jestem w stanie tak się zaangażować. Myślę, że to jest kwestia jeszcze motywacji, wieku, dorosłego dziecka w domu, także wszystko inne się że tak powiem, zebrało do kupy. No, byłem zawodnikiem, jestem zawodnikiem spełnionym, także ciężko mi było mi się zmobilizować, żeby się w ten kierat z powrotem ładować świadomie wieku lat 30 wtedy, 3-4. Także było to dla mnie jakby wystarczające i myślę, że podjąłem tę decyzję właśnie w odpowiednim momencie, nie za wcześnie, nie za późno i chyba tak to powinno wyglądać. No to oby więcej Polaków, polskich sportowców miało takie wyniki i było tak spełnionych. Ale ze sportu nie zrezygnowałeś.
I jest on cały czas w twoim życiu. Zresztą skoro zalecamy, tak, edukujemy osoby i staramy się przekonywać do tego, że ten sport pomaga w zdrowiu, to jaki sport teraz u ciebie? No tak naprawdę, tak jak będąc jeszcze czynnym zawodnikiem, no można powiedzieć, że oprócz wiosłowania tego tradycyjnego, no, spędzaliśmy bardzo wiele godzin na wielu różnych aktywnościach, jako w formie też przygotowań, czy to bieganie, czy to rower, czy to godziny na siłowni, w zimie narty biegowe. No to teraz też tych aktywności szukam właśnie w taki sposób, żeby się nie zanudzić. I cieszę się bardzo, że ten czas gdzieś się znajduje, aczkolwiek cały czas mam jakiś taki lekki niedosyt, bo wiem, że mógłbym się więcej ruszać, ale wiadomo, no, tych obowiązków zawodowych i domowych jest tyle, że nie zawsze jest na to czas, ale myślę, że to jest takie chyba największe niebezpieczeństwo, które dotyka każdego byłego wyczynowca, że przez pół życia rusza się za dużo, a później się rusza za mało i oby znalezienie tego złotego środka, to myślę, że jest to, co jest chyba najfajniejsze i najzdrowsze, czyli mówiąc krótko, w skali całego życia, no, ruszać się na tyle, żeby być zdrowym, ale też odnajdywać w tym jakąś taką satysfakcję z uprawiania sportu. Oprócz tych obowiązków, o których wspomniałeś, to jeszcze jeden, nie wiem, czy to jest obowiązek, czy to jest taka misja trochę, jaką sobie założyłeś, to jest fundacja Active Diabet, tak? I tam edukujesz, zachęcasz, jesteś wzorem, można powiedzieć, osoby, która ze zdiagnozowaną cukrzycą osiągnęła, no, ten najwyższy poziom. No, to jest oczywiste, że ja tutaj doceniam wszystkie plusy, które płyną ze sportu, a dodatkowo dodając do tego wątek pacjencki, czyli ten temat cukrzycy, o której też rozmawiamy, no myślę, że jakby no nie ma wątpliwości, że jest to niezbędne i tak jak kiedyś się śmiałem, że jeżeli mistrz olimpijski nie będzie tego robił, nie będzie o tym mówił głośno, no to kto to będzie robił? Także ja oczywiście podpisuję się pod tą ideą obydwoma rękami, też się staram tutaj ze wsparciem Ministerstwa Sportu już od kilku dobrych lat, sponsorów firm farmaceutycznych, które mnie wspierają i moje projekty. No i mówiąc krótko, są to wydarzenia, powiedzmy, edukacyjne, takie stricte szkoleniowe, ale też przede wszystkim promocja takiego aktywnego trybu życia właśnie najmłodszych ludzi, którzy żyją z cukrzycą, najmłodszych pacjentów, ich rodzin, bo wiadomo, że w tym środowisku rodzinnym ten sport gdzieś tam zaczyna się wykluwać, to jest jakby ten początek, myślę chyba we wszystkich karier. I ten sport jest ważny i zarówno dla tego młodego człowieka, i dla jego rodzica, i pewnie też dla dziadków, dla wszystkich pokoleń. No i myślę, że jest to taka rzecz, o której warto mówić. Myślę, że no w czasach, które też teraz mamy, no też się przekonujemy, że no zbyt długie siedzenie w domu też powoduje, że no nie działamy tak, jak powinniśmy, nie? Czy jednak też jakiś element walki ze stresem, a myślę, że nie trzeba dodawać, że ci młodzi ludzie, którzy muszą się z tą chorobą zmagać, którzy bardzo często których często ta właśnie diagnoza gdzieś się zaskakuje w tym wieku dojrzewania, w takim bardzo trudnym wieku. Gdzieś tym aktywnością, tym sportem te emocje potrafią rozładować. No i też, mówiąc krótko, się przekonać, że oni są tak naprawdę tak samo sprawni, tak samo zdolni i mają takie same możliwości, jak ich koledzy, którzy tej cukrzycy nie mają. No tak, czyli nie są chorzy, tylko mają cukrzycy. No dokładnie, czyli mają ogromną szansę, żeby być w pełnowartościowymi, można powiedzieć, i sportowcami, i w przyszłości pracownikami, i rodzicami, i tutaj w żaden sposób nikt nie powinien ich nigdy wykluczyć, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od nich samych, żeby wzbudzić w nich taką wiarę we własne możliwości i pokazać im, że właściwie wszystko, co sobie wymyślą, zamarzą, no jest do zrobienia. Do zrobienia, świat stoi dla nich otworem. Także ten sport jest właśnie doskonałym narzędziem ku temu, no a w przypadku cukrzycy, no na pewno podwójnie. Fundacja pewnie organizuje różnego rodzaju imprezy. Czy
Możesz wymienić jakieś tak, tutaj no, takie robimy, akcje, które organizujecie? Robimy właściwie co roku, od kilku lat, taki projekt edukacyjno-sportowy, którym właśnie tutaj zapraszamy całe rodziny, też samych młodych ludzi, ale również z rodzicami, żeby właśnie tą ideą ich natknąć, szczególnie tych, którzy są na początku drogi i jakby też szukają odpowiedzi na wiele pytań. I myślę, że ten pomysł nawet, ten taki sposób na spotkanie się tych rodziców między sobą, czy tych młodych ludzi, żeby też zobaczyli, że oni nie są w tym wszystkim sami. Kontakt, myślę, że ze specjalistami, od i diabetologami, specjalistami odżywienia, czy z psychologami. To jest coś, co im na pewno jest potrzebne. Wspieramy też wiele imprez, które się odbywają i tutaj troszkę po raz kolejny podkreślę wkład Ministerstwa Sportu, które tutaj, że tak powiem, docenia te inicjatywy. My też startujemy w konkursach, staramy się właśnie pokazać, że sport jest właśnie taką doskonałym narzędziem do promowania, do upowszechniania sportu i no jakby prowadzi prostą drogą do takiego skutecznego zadbania o nasze zdrowie i to właściwie widać na przykładzie każdego pokolenia. A powiedz proszę Michał, bo pewnie się orientujesz właśnie spotykając się, jeżdżąc i opowiadając o temacie sportu, cukrzycy, jak w ogóle jest ze świadomością twoim zdaniem, jakbyś to ocenił społeczeństwa czy osób, które no, podchodzą, tak? Gdzieś na tych imprezach się pojawiały pierwszy raz i jak ta świadomość wygląda? Znaczy, wydaje mi się, że no z tym jest oczywiście tak jak w wielu przypadkach bardzo różnie. Wydaje mi się, że na pewno no, niestety tak jest, że ci tacy, którzy tej wsparcia na pewno by najwięcej potrzebowali, to oni na takie wydarzenia trafiają rzadziej. No bo raczej głównie trafiają osoby, które są, no dzięki oczywiście rodzicom, są najbardziej aktywne, najbardziej odważne, szukają takich, można powiedzieć, optymistycznych rzeczy. Ale no cały czas się myślę tutaj wszyscy głowią, jak do tych osób, które tej pomocy potrzebują, jak do nich dotrzeć. I myślę tu tak jak ze świadomością jakby w skali całego społeczeństwa. Tutaj myślę, że ta grupa akurat, można powiedzieć, ta rodzina cukrzycowa nie jest inna, czyli są tacy, którzy są, że tak powiem, fantastycznie poukładani, mają ten sport, dla nich jest naprawdę no, takim higieną codziennego, no ale no, są też tacy, którzy gdzieś tego sportu świadomie unikają albo nawet nie wiedzą, jak się za to zabrać, albo nawet jakby odrzucają tą wizję, że oni mogli być aktywni, nie? Czyli z tym bywa bardzo różnie. No, patrząc tutaj na statystyki, no niestety widzimy, że w skali całej populacji, nie? Tak przyjmując, bardzo, bardzo upraszczając do maksimum, że co trzeci młody człowiek już ma problem z nadwagą, czasami wręcz z otyłością. No i tutaj niestety gdzieś tam jesteśmy liderami w Europie. No i myślę, że tak samo to może wyglądać w przypadku pacjentów, młodych ludzi z cukrzycą. No nie tylko z cukrzycą, w ogóle wszystkich, bo wiemy, że te statystyki nie są zadowalające, jeśli chodzi o aktywność fizyczną właśnie u dzieci, bo za dużo jest innych aktywności, które właśnie można spędzać siedząc, tak? A to nie jest dokładnie. Najlepsze. A tu trzeba też właśnie dodać, bo cały czas mówimy o cukrzycy w domyśle typu pierwszego, czyli choroba, która też mnie, przypadłość, która mnie też dotknęła, jakby no jak widać po mnie nie związana z otyłością, z nadmiarem tutaj masy ciała. No i to w skali kraju, w skali tutaj populacyjnej jest około 10% w ogóle wszystkich pacjentów z cukrzycą. W Polsce jest to około 250 tysięcy, głównie osób, które zachorowały jako dzieci albo bardzo młode osoby. No ale kolejny problem, który się pojawia, to jest cukrzyca typu drugiego, czyli już taka związana definitywnie z otyłością, z złym trybem życia od najmłodszych lat i to są już naprawdę bardzo dramatyczne sytuacja, kiedy ten młody człowiek, no mówiąc krótko, już jest tak przez tą chorobę zniszczony, że tutaj w sumie jakby wymaga takiego podejścia kilku specjalistów naraz, nie? Tak, co do tej pory wszyscy gdzieś tam raczej wiązali z osobami, które na taki zły stan zdrowia sobie zapracowały przez wiele, wiele lat, nie? A coraz częściej mamy niestety przypadki tych bardzo, bardzo młodych ludzi i to jest niestety też bardzo alarmujące i dramatyczne zarazem. Bo cieszące może być to, że też znalazłem złotych medalistów olimpijskich z cukrzycą typu drugiego, tak? Czyli tam też można
nieźle sobie z tym radzić, no ale to też jest związane z tą pewnie aktywnością fizyczną, która w życiu tych ludzi gdzieś tam była przez długi okres czasu, do czego... Tak, no ja z Cukrzycą tu pierwszego znam z sobą razem czterech, także jestem w takim wąskim na gronie. Świecie, tak, na świecie, tak, oczywiście, tak. Mam nadzieję, że tutaj będzie nas przybywać. No, taka nasza tutaj szansa na medal w Tokio za rok, jak się igrzyska odbędą. Mateusz Rudyk, też nasz już medalista mistrzostw świata w kolarstwie torowym. Mam nadzieję, że tutaj co najmniej grono medalistów, co najmniej medalistów tych grono poszerzy. Także no, myślę, że wszyscy będziemy mu kibicować. Tak, tak, będziemy kibicować. No tak, tutaj mamy receptę na ruch, to właśnie po to się spotkałem, żeby pokazać, że niezależnie od tego, czy jest się zdrowym, czy tutaj mówimy, że ma się cukrzycę, tak. Tak, też jestem zdrowy. Tak, jesteś zdrowy, wiele osób, nie mówimy o tym, że to życie ma jakoś inaczej wyglądać. Trzeba się pilnować, trzeba słuchać zaleceń specjalistów i można dojść do tych najwyższych poziomów w różnych dziedzinach życia, również tych sportowych, tak by to nie jest coś, co może ograniczyć, wiąże się z pewnymi obowiązkami, ale jesteś przykładem, że można zdziałać naprawdę dużo i to nie jest w stanie przeszkodzić w normalnym funkcjonowaniu. No dokładnie, no ja tutaj od samego początku zakładałem, że ten sport w moim życiu będzie, aczkolwiek ryzyko było takie, że mówiąc krótko, po prostu przegram sportową rywalizację i nie tyle przez cukrzycę, co bardziej przez to, że jestem słaby i się nie nadaję i że jest kilku lepszych ode mnie, co najmniej tych kilku. No ale na szczęście spełniłem wszystkie wymogi, znalazłem się w osadzie, która no, stworzyła się osada, która pływała tak szybko i przez kilka dobrych lat, tak jak tu rozmawiamy, nie miała na świecie konkurencji na głównych imprezach. No i tym bardziej mogę być z tego dumny, że to wszystko gdzieś tam przy okazji cukrzycy się wydarzyło. Także tym bardziej będę zawsze twierdził, że jest to na pewno doskonały element terapii, a nawet, mówiąc krótko, jest to rzecz, od którego nie uciekniemy, czyli no, nie jesteśmy w stanie tego ruchu niczym zastąpić. To jest element naszego stylu życia i coraz częściej się mówi o tym, że te, co na ten styl życia się składa, czasami potrafi więcej zdziałać niż leki. I o tym należy pamiętać, że to jest ruch, to jest dieta, to jest to, jak się kierujemy, tak? Jakimi wyborami się że kierujemy w życiu i te wybory decydują o tym, jak będzie wyglądało nasze zdrowie czy sprawność przez wiele lat. Także dziękuję Ci, Michał, za to, że mogłem z Tobą porozmawiać. Dziękuję, że mogłeś udzielić się w recepcie na ruch i opowiedzieć o tym, że tak naprawdę nic nas nie ogranicza. No i co? Myślę, że wspólnie dalej będziemy, ty edukujesz i tak przy okazji Fundacji Active Diabetes. Ja będę starał się też przekazywać tą wiedzę za pomocą tego programu w podcaście na YouTubie. Przypominam, że odcinki w środę, co środę w połowie tygodnia, w środę o 12. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania. Dzięki.